17 łamigłówek, nad którymi będziesz się musiał nagłowić. Większość z nas posiada zdolności analityczne, ale kreatywne myślenie nie jest aż tak powszechne, jak nam się wydaje. Jaki jest sposób twojego myślenia? Poza ustalonymi regułami, czy może jesteś analitycznym geniuszem? Rozwiąż nasze zagadki i dowiedz się prawdy. Nie zapomnij nas subskrybować i włącz powiadomienia, by pozostać po jasnej stronie. Zagadka 1. Oto trzy zapałki. Czy potrafisz z nich zrobić szóstkę? Masz na to 10 sekund. Kto powiedział, że ma to być szóstka arabska? Równie dobrze można z nich stworzyć szóstkę rzymską. Wszystko, co trzeba zrobić, to połączyć na dole dwie pierwsze zapałki i otrzymamy rzymską cyfrę 6. Jeśli udało ci się rozwiązać tę zagadkę, przyznaj sobie jeden punkt za kreatywne myślenie. Zagadka 2. Pewna osoba spędziła 3 doby w szpitalu, pomimo że była kompletnie zdrowa. Mimo to musiała zostać odwieziona do szpitala. Dlaczego? Masz 10 sekund na odpowiedź. Rozwiązanie jest prostsze niż myślisz. Tą osobą był noworodek. Jeśli nie zgadłeś, nie martw się. Mamy dla ciebie więcej zagadek. Zagadka 3. Przyjrzyj się temu ciągowi liczb. Czy wiesz, jaka liczba powinna się znaleźć w miejscu znaku zapytania? Zegar tyka. Jeśli odpowiedziałeś 4, to doskonale. Z całą pewnością potrafisz myśleć kreatywnie. A jeśli nie przyjrzałeś się dokładnie liczbom wcześniej, zrób to teraz. To prosty wzór. 5 minus 2 to 3, a trójka jest umieszczona pomiędzy tymi dwoma liczbami. Odejmij 1 od 2, a otrzymasz 1, która to znowu znajduje się pomiędzy odjemną a odjemnikiem. Idąc za tym wzorem, jeśli odjąć 5 od 9, otrzymamy 4 i to jest właśnie właściwa odpowiedź. Zagadka 4. Dwóch mężczyzn podeszło do rzeki. Na rzece była łódka, ale było w niej miejsce tylko dla jednego pasażera. Mimo to obu mężczyznom udało się przeprawić na drugi brzeg. Jak to zrobili? Nie powiedziałem, że obaj stali po tej samej stronie rzeki. Właściwa odpowiedź jest więc bardzo prosta. Mężczyźni stali po przeciwnych brzegach rzeki. Zagadka 5. Teraz sprawdźmy twoją spostrzegawczość. W ciągu 10 sekund znajdź liczbę 2017. Przesuńmy się do ostatniego rzędu na dole, po prawej stronie. A, tutaj się schowałaś! Zagadka 6. Pewien mężczyzna miał 25 lat w 2000 roku, a 20 lat w 2005. Jak to możliwe? Nie, to nie był Benjamin Button. Ten mężczyzna żył przed naszą erą. Spróbuj nie analizować zbytnio wszystkiego. Uwolnij swoją kreatywność. Zagadka 7. Oto liczba 188. Czy potrafisz za pomocą jednej linii zrobić z niej dwie setki? Zastanów się. By otrzymać dwie idealne setki, musisz po prostu przekreślić w połowie liczbę 188 poziomą linią. W ten sposób otrzymasz dwie jedynki i 4 zera, czyli dokładnie to, czego szukałeś. Łatwizna! Zagadka 8. Podkręćmy teraz nieco poziom trudności. Wyobraź sobie, że jesteś w dżungli, a naprzeciw ciebie stoi lew. Za plecami natomiast znajduje się jaguar.
Masz przy sobie tylko jedną strzałę ze środkiem usypiającym. Na wydostanie się z tej arcytrudnej sytuacji masz 10 sekund. Jaki jest więc twój plan? Ja bym unieszkodliwił lwa i odjechał jaguarem. Sam rozumiesz, że to przecież dość szybkie auto. Piąteczka, jeśli taki był również twój plan. Zagadka 9. Powróćmy do zagadek z liczbami. Oto 12 cyfr. 5 z nich zastąp zerami, tak, aby ich suma wyniosła 1111. Jak zawsze masz 10 sekund na rozwiązanie tego zadania, ale jeśli potrzebujesz nieco więcej czasu tym razem, zatrzymaj film. Nad tym faktycznie będziesz musiał się nagłowić. By otrzymać sumę 1111, najlepiej zostawić pierwsze trzy liczby tak, jak są. W rzędzie z trójkami w dwóch miejscach wpisz zera. To samo w rzędzie siódemek. Teraz pozostaje ci tylko jedna liczba do wymiany, więc usuń jedną dziewiątkę z ostatniego rzędu. Otrzymasz następujące działania. 111 plus 3 to 114. 114 plus 7 to 121. A 121 plus 990 to 1111. Potrzebny był tylko sokoli wzrok i odrobina prostej matematyki. Zagadka 10. Wyobraź sobie, że jest połowa stycznia. Mężczyzna ubrany na czarno od stóp do głów powoli wraca do domu z kina. Światła we wszystkich domach przy ulicy są pogaszone, a niebo pokryte jest grubą warstwą chmur. Nagle w kierunku mężczyzny z ogromną prędkością zbliża się samochód, który ma wyłączone światła. Kierowca nie może zatrzymać się na czas i auto uderza w mężczyznę. Czy istniała szansa, żeby kierowca mógł dostrzec tego ubranego na czarno mężczyznę? Tak, mógł go z łatwością zauważyć, ponieważ był środek dnia. Pewnie, że pogoda nie była najciekawsza, ale nigdy nie powiedziałem, że mężczyzna szedł nocą, prawda? Jeśli ten detal ci umknął, bez paniki. Możesz odzyskać honor, rozwiązując kolejne zagadki. Zagadka 11. Oto trzy równania poziome oraz jedno pionowe po prawej stronie. Twoje zadanie to zamienić liczby we wszystkich równaniach tak, żeby ich wyniki się zgadzały. Jeśli potrzebujesz na to zadanie więcej czasu, zatrzymaj film. Prawidłowe rozwiązanie nie wygląda ani trochę jak równania wyjściowe. W pierwszym rzędzie powinno być 9 minus 5 równa się 4. W drugim rzędzie 6 podzielone przez 3 równa się 2. A trzecie poziome równanie powinno wyglądać tak. 1 plus 7 równa się 8. Dopiero teraz pionowe równanie 4 razy 2 ma sens. Muszę przyznać, że to było wyzwanie. Zagadka 12. W koszyku na stole znajduje się 6 jajek. 6 osób podeszło do koszyka i każdy wziął po jednym jajku. W koszyku jednak pozostało jedno jajko. Jak to możliwe? Prawdopodobnie ostatnia osoba po prostu wzięła koszyk z leżącym w nim jajkiem, zamiast wyjąć je z koszyka. Bardzo praktycznie! Zagadka 13. Popatrz na tę gigantyczną siatkę zrobioną z zapałek. Mamy tu 30 dużych i małych kwadratów. Czy potrafisz zmienić układ siatki tak, by powstała inna figura bez ani jednego kwadratu, usuwając 9 zapałek? Masz 10 sekund na tę magiczną sztuczkę. Nie, nie potrzeba do tego czarów. Jeśli nie chcemy kwadratów, zróbmy kilka prostokątów. Zabierz dwie zapałki z pierwszego pionowego rzędu z pomiędzy dwóch pierwszych i dwóch ostatnich kwadratów. W drugim pionowym rzędzie zabierz kolejne dwie zapałki z drugiego i trzeciego kwadratu, by utworzyć jeden duży prostokąt.
Zmieńmy też coś w trzecim pionowym rzędzie. Wyciągnij jedną zapałkę z pomiędzy drugiego i trzeciego kwadratu oraz jedną zapałkę z samego dołu, by utworzyć kolejny duży prostokąt. Jeśli chodzi o ostatni pionowy rząd, możesz zrobić dokładnie to samo, co w rzędzie pierwszym, czyli zabrać dwie zapałki z pomiędzy dwóch pierwszych i dwóch ostatnich kwadratów. Teraz zostają nam jeszcze dwa kwadraty i jedna zapałka do usunięcia. Usuwając tę jedną zapałkę z poziomego rzędu, osiągniesz cel. Zagadka 14. Zwyczajowo niedziela następuje po sobocie, prawda? I lubi upływać powolutku, czyż nie? Ale może być i tak, że niedziela pojawi się przed sobotą. Jak to możliwe? Powolutku. Niedziela zawsze występuje przed sobotą w słowniku. Jeśli jednak znasz inną właściwą odpowiedź, napisz ją w komentarzach. Być może twoje kreatywne myślenie znalazło nową, ciekawą odpowiedź na tę zagadkę. Zagadka 15. Oto kolejna łamigłówka z liczbami. Wymyślił ją pisarz Bernard Weber. Jego pytanie jest proste. Jaka cyfra dopełni niniejszy ciąg? Mała podpowiedź? Zapomnij wszystko, co wiesz o matematyce i rozciągnij do granic możliwości swoje kreatywne myślenie. Wzór dla tej progresji liczb jest bardzo prosty. Mamy jedną jedynkę jako pierwszą liczbę, więc napisz po prostu, jak to brzmi podczas czytania. 1, 1. Teraz mamy dwie jedynki i znowu napisz, jak to brzmi. 2, 1. Jedna dwójka i dwie jedynki. To jedna dwójka i jedna jedynka w tym kodzie. Idąc dalej, 1, 2, 1, 1, mamy jedna jedynka, jedna dwójka i dwie jedynki, czyli 1, 1, 1, 2, 2, 1. W końcu ostatnia liczba to 3, 1, 2, 2, 1, 1. A prawidłowa odpowiedź to jedna trójka, jedna jedynka, dwie dwójki i dwie jedynki. Albo 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Zagadka 16. Młoda kobieta cicho wchodzi do kawiarni i prosi baristę o szklankę wody. Jednak barista patrzy na kobietę i zaczyna krzyczeć na cały głos. O dziwo, kobieta odpowiada krótkim „dziękuję” i wychodzi. A co się właściwie wydarzyło? Masz 10 sekund na odpowiedź. Sytuacja wcale nie jest tak dziwaczna, jak mogłoby się wydawać. Kobieta po prostu miała czkawkę. Barista od razu zrozumiał, o co chodzi, i postanowił przestraszyć kobietę, żeby przestała ją dusić czkawka. Nagły, niespodziewany krzyk musiał zadziałać, bo kobieta podziękowała mężczyźnie i wyszła, nie potrzebując już wody. Zagadka 17. W tej scenie mężczyzna schodzi po schodach w szpitalu po odwiedzinach u żony. Nagle wszystkie światła zgasły na około 5 minut. To wtedy właśnie mężczyzna zrozumiał, że jego żona zmarła. Skąd to wiedział? Niestety, żona mężczyzny była nie tylko chora, ale jej funkcje życiowe były utrzymywane przez maszynę podtrzymującą życie. Kiedy więc nastąpiła przerwa w dostawie prądu, a awaryjne generatory zawiodły, mężczyzna wiedział, że jego żona odeszła. Jeśli doszedłeś do takiego wniosku, oznacza to, że naprawdę potrafisz myśleć poza schematem. I to już koniec serii naszych łamigłówek. Jeśli udało ci się odgadnąć właściwie, to jesteś prawdziwie kreatywną osobą. Jeśli znałeś odpowiedzi na mniej niż 12 zagadek, oznacza to, że myślisz analitycznie i kierujesz się logiką. Która z naszych zagadek okazała się dla ciebie najtrudniejsza? Opowiedz nam o tym w komentarzach. Daj łapkę w górę, rzuć wyzwanie znajomym, udostępniając film, i subskrybuj nasz kanał, by pozostać po jasnej stronie życia.